Witam Cię bardzo serdecznie w audycji Geekcast. To podcast o pracy freelancera, startupach i pasjach. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zacząć pracować z domu, jak rozwinąć swoją firmę, lub po prostu interesuje Cię świat, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej audycji. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj temat, który jest dla mnie bliski, jest dla mnie bardzo istotny i umożliwia mi lepszą pracę. Jak zapewne zauważyłeś już w tytule, mówi o produktywności. Czym jest zarządzanie czasem? Czy czasem w ogóle da, da się zarządzać? No, moim zdaniem, tak kontrowersyjnie odpowiadając zaraz na początku, czasem nie da się zarządzać. Czy chcesz, czy nie, on po prostu płynie. Próba zarządzania czasem kończy się zazwyczaj taką absurdalną sytuacją, w której zadania, które zajmują ci 5 godzin, próbujesz wcisnąć w godzinę. To po prostu niemożliwe. Oczywiście czas czasami płynie szybciej, czasami wolniej, przynajmniej z naszej osobistej perspektywy. Natomiast, jeżeli potrafisz znać czasem, no to bardzo ci zazdroszczę. To proszę naucz mnie tego, bo ja tego nie potrafię. Niestety czas upływa i przelewa nam się przez palce. Natomiast możemy zrobić coś innego. Moim zdaniem możemy rozsądnie zarządzać sobą w tym czasie. Czy chcemy, czy nie czas płynie, ale my możemy w różny sposób efektywnie go wykorzystywać. Być może widziałeś kiedyś taki film. On nazywał się Wyścig z czasem, i o ile dobrze pamiętam, to został opublikowany gdzieś w granicach 2011-2012 i fajny on był właśnie pod kątem takiej produktywności. Tam, fabułą, tam fabuła rozbijała się o to, że każdy człowiek miał ograniczoną liczbę czasu i jeżeli nierozsądnie wykorzystywał ten czas, to po prostu umierał. Natomiast za wszystko inne za zakupy spożywcze. Za wynajem biura, za, autobu za, za bilet w autobusie, płaciło się właśnie czasem, który tak naprawdę przybliżał nas do śmierci. Oczywiście, pracując, wykonując jakąś pracę, ten czas zyskiwaliśmy na plus. No, jak łatwo się domyślić, bogacze mieli przed sobą miliardy lat, czy miliony lat w przyszłości, mogli spokojnie funkcjonować, natomiast ci biedniejsi tak naprawdę w bardzo krótkim czasie mogli, mogli umrzeć. I to jest o tyle ciekawe, że faktycznie tak jest. W wielu aspektach naszego życia dzisiaj codziennego, każda zmarnowana minuta w jakiś sposób przybliża nas do śmierci, w jakiś sposób ją marnujemy. To jest najcenniejszy zasób, który mamy. Nic innego nie jest tak wartościowe, jak czas. Czas poświęcony rodzinie. Nie ma wartości. To jest coś, co, co, co powoduje, że jesteśmy przeszczęśliwi bardzo często. To jest coś, czego nie damy rady nigdy odzyskać. Wielu. Którzy pracowali na przykład na etatach, w korporacjach, poświęcali czas pracy, poświęcali się karierze, później mówi o tym, że bardzo tego żałuję, ponieważ czas, kiedy ich dzieci dorastały, nie został z nimi spędzony i to jest czas, którego nie da się wrócić, nie da się przywrócić. Dotyczy też pracy. Pamiętam, jak kilka lat temu miałem możliwość pracować w takim nowym dla mnie miejscu. Była to placówka sprzedaży usług internetowych. W tym czasie siedziałem za biurkiem, nie miałem do końca wpływu na to, ilu przyjdzie klientów. Tak naprawdę musiałem czekać w określone dni, czy klienci przyjdą, czy nie. I ten czas wykorzystałem bardzo głupio, bo zamiast się faktycznie rozwijać, zamiast robić coś dodatkowego, a mój szef mi na to pozwalał, czy w jakikolwiek sposób dowiadywać czegoś nowego, przerobić sobie jakieś kursy, to marnowałem ten czas nagrań na telefonie, oglądanie filmów na komputerze, czy wielu innych rzeczy i to tak naprawdę był prawie rok, prawie rok czasu, w takcie, którego całkiem nieźle zarabiałem, bo faktycznie bywały takie dni, że tych klientów było tam bardzo wielu, to jednak większość tego czasu zostało po prostu przeze mnie zmarnowane. Zamiast rozwijać się, po prostu marnowałem czas po kilka godzin dziennie na coś, co dzisiaj nie przynosi dla mnie żadnej wartości i czego niczego z tego nie pamiętam. Nie, nie było tam żadnej wartości w tych serialach, która niosłaby jakąkolwiek wartość. Z drugiej strony, zaczynając później pracę w korporacji, zauważyłem, że wiele osób pracuje w sposób bardzo niezorganizowany. Ich dnia nie był w żaden sposób uporządkowany. Ci ludzie pracowali niejako bardzo przypadkowo. Wchodzili rano do biura, pokręcili się wokół biurka, uruchomili komputer, zalogowali się do systemu. Wtedy przypomnieli sobie, że jeszcze muszą odwiesić kurtkę, więc szli odwiesić kurtkę. Spędzili kilka minut na pogawędce w korytarzu. Wracając do biurka, przypomnieli sobie, że przecież jeszcze trzeba zrobić kawę, więc szli zrobić kawę. Już zbliżała się godzina dziewiąta. Część pracy, która powinna być wykonana rano, no już nie została wykonana, więc wtedy zaczynało się trochę większe tempo, bo za chwilę było spotkanie, no ale coś tam jeszcze im przeszkodziło, więc wykonali szybko kilka telefonów do ważnych klientów, ale zapomnieli już odpisać na maile. Mieli budować bazę swoich nowych klientów na ten dzień, ale zamiast tego musieli zrobić coś innego. W efekcie robiła się 16, a oni nie mieli wykonanych połowy tak naprawdę rzeczy, które mieli tego dnia wykonać. Jeszcze inne osoby pracały w sposób wręcz okrutnie zorganizowany, ale bardzo nieprzyjemny w odbiorze. Była to dla mnie straszliwa rutyna, do której nie potrafiłbym się przyzwyczaić. To osoby wchodziły punktualnie. Za 5 odwieszały kurtkę, robiły kawę, siadały 5 po 8 przy komputerze, przez 35 minut budowały bazę, miały czas na toaletę, siadały oddzwaniały obdzwaniały pierwszych klientów, następnie odpisywały na maile, kolejny raz budowały bazę, kontaktowały się z klientami strategicznymi, miały krótki coaching ze swoim przełożonym, dokładnie za 5 szli po kurtkę i wychodzili. To było coś, co również mi się nie podobało, ponieważ sprawiało wrażenie bardzo sztywnego. Nie potrafiłbym pracować w takim schemacie przez wiele dni. Być może przez kilka dni, pierwszych, początkowych tak, to faktycznie taki rytm pracy jest bardzo fajny, ale w perspektywie już tygodni czy miesięcy pracy takiej równej, identycznej codziennie, chociaż poczucie komfortu, bezpieczeństwa prawdopodobnie jest bardzo wysokie, to jednak nie potrafiłbym w ten sposób pracować. Nie lubię pracować w taki bardzo sztywny sposób. Stąd też moje zainteresowanie produktywnością tego, jak pracować lepiej i mądrzej, ale równocześnie w taki sposób, aby sprawiało mi to przyjemność, aby sprawiało mi to jakiś komfort, aby chciało mi się po prostu pracować i kolejne zadania wykonywać. No i w ten sposób odkryłem po pierwsze to, w jaki sposób czas funkcjonuje. Niejako skupiłem się na tym, jak czas otacza mnie i w jaki sposób zadania różnego rodzaju do mnie spływają. No i tutaj, później oczywiście odkryłem książkę Gentleman's Done, która to jeszcze bardziej uporządkowała, ale moja teoria była taka: nie ma wpływu na to, co dzieje się w trakcie dnia. Tak naprawdę, na to, co było, nie mamy już kompletnie wpływu, bo to, co już się wydarzyło, nie możemy tego zmienić, zmodyfikować, poprawić, to po prostu już się zdarzyło. Nie mamy wpływu na to, co będzie, ponieważ życie zależy od wielu czynników. Od szefa, który w niespodzianki do nas podejdzie, od żony, która zadzwoni, że potrzebuje pomocy, od dziecka, które trzeba odebrać wcześniej ze szkoły, od współpracowników, którzy nagle wymyślą, że robimy teraz przerwę na kawę, czy ktoś, kto przyjdzie, nie wiem, z cukierkami, czy kawą, i tak dalej. Więc różne rzeczy w przyszłości nas mogą bardzo rozproszyć. Jeżeli nawet wypełnię swój kalendarz zadaniami krok po kroku, no to nie jestem tylko ja w tym świecie. Mogę złamać nogę, może wydarzyć się tysiąc rzeczy. Na które nie mam wpływu, więc planowanie przyszłości nie do końca ma sens. Natomiast nie mam też wpływu na to, co jest teraz, ponieważ to, co zrobię teraz, i w momencie, kiedy wypowiadam słowo teraz, to ono staje już przeszłością. Tak więc jedyna perspektywa czasu, która jest na w miarę pewny, to najbliższe 60 sekund. Tak więc moje planowanie początkowo sprowadziło się do, do takiej. Próby zaplanowania tego, co może się wydarzyć. Starałem się uwzględnić maksymalnie wiele różnych rzeczy, które mogą się w krótkim czasie wydarzyć, przygotować się na nie, czyli zacząć pracować nad nimi już wcześniej, oraz zostawiając czas poświęcony na nic. Znaczy, jeżeli planowałem, że w ciągu dnia będę pracował 8 godzin dziennie, na przykład wchodząc do biura, to zadania, które przygotowywałem, miały mi zająć nie więcej niż 5,5-6 godziny. Dzięki temu dokładnie wiedziałem, że jeżeli coś mnie rozproszy, to jeszcze w spokojnie mam w zapasie ten czas. Dotyczyło to też zadań prywatnych. Jeżeli planowałem coś wykonywać po pracy, to zakładałem godzinę, o której najwcześniej chcę skończyć, ale równocześnie dawałem sobie jeszcze godzinę czasu dodatkowego, takiego zapasu na nieprzewidziane okoliczności. Drugim odkryciem, i to już było odkrycie bezpośrednio z książki Get Things Dine, to odkrycie, że nie mogę trzymać tych rzeczy w głowie. I więcej starałem się zaplanować i zapamiętać, chociaż wydawało mi się wtedy to genialnym ćwiczeniem pamięci, im więcej rzeczy próbowałem zapamiętać, tym mniej rzeczy efektywnie byłem w stanie zapamiętać. Dlatego zacząłem szukać takiego mądrego systemu kolekcjonowania i zapisywania moich zadań. Zaczęło się oczywiście od kartki papieru i list to do. Listy to do mogą być dla Ciebie również bardzo pomocne. To po prostu lista zadań, które chcesz dzisiaj wykonać. Możesz je notować w kalendarzu, na kartce, codziennie odświeżać itd. Natomiast w pewnym momencie mi to zaczęło stwarzać pewne problemy, ponieważ próbowałem do takiego systemu list to do zrzucić wszystko, co mnie otacza. Innymi słowy, wszystkie zdania takie cykliczne, które miałem wykonywać w określonych dniach, czy w określonych dniach miesiąca, czy tygodnia, no w takich listach w pewien sposób mi zarastały. To znaczy na początku listy przepisywałem regularnie rzeczy, które wiedziałem, że wykonuję dopiero za kilka dni. Ponadto w, w takich listach bardzo trudno było ograć takie rzeczy jak na przykład rachunki, czy regularne przeglądy roczne samochodu, pojazdów, instalacji w mieszkaniu. Dosyć ciężko było mi też wykonywać pewne cykle zakupowe. Znaczy, oczywiście, jeżeli moja żona dała mi listę zakupów, no to było to dosyć proste. Po prostu wrzucałem sobie to na moją kartkę, zadań do wykonania na dzisiaj i szedłem do sklepu. Ale co jeżeli były jakieś zakupy długoterminowe? Remont kuchni, wymiana nie wiem, mebli. Ponadto, na takich listach tudu wszystkie takie rzeczy jak na przykład rodzice ślubu, urodzin, zupełnie z tego wypadały. Ponadto mieszały się one właśnie z pracą i różnymi innymi obowiązkami, które miałem. A gdzie tu zdrowie? Gdzie tu wrzucić zadania, które były dla mnie bardzo istotne, jak na przykład schudni, czy jedz zdrowo, zaplanuj dietę i tak dalej, i tak dalej. No a do tego wszystkiego dochodziły jeszcze spotkania, towarzyskie, i firmowe. Tak więc finalnie. Było tego bardzo dużo i bardzo trudne było to zaplanowanie. W związku z czym zacząłem pracować na kalendarzu. I faktycznie kalendarz googlowski był dla mnie bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ te wszystkie zadania cykliczne wrzucałem tam, co rano zadania na dzisiaj wrzucałem tam. Google kalendarz ma o tyle tam też zaletę, że może synchronizować się z telefonem, w związku z czym wszystkie zdania miałem za chwilę też na telefonie. W krótkim czasie okazało się jednak, że niektóre zadania zajmują mi więcej czasu niż zaplanowałem. A ponadto wymagają większego planowania, ponieważ nie wszystkie zadania składają się tylko z jednego kroku. Co jeśli udało mi się wykonać zadanie tylko częściowo, w jaki sposób je teraz w kalendarzu skomentować? Czy miałem je przenosić, czy poprawiać, czy edytować tytuł? Wraz z rozwojem różnego rodzaju projektów, takich na przykład mój blog, okazało się, że jest to bardzo trudne. No weźmy taki prosty przykład obiecałem, że kupię do biura dodatkowy toner do drukarki. Co wtedy? No teoretycznie to jest bardzo proste. Idziesz do sklepu i kupujesz. No ale nie masz w tym momencie na to czasu, więc wrzucasz to do kalendarza, kup jutro, kup jutro toner. I wszystko spoko. Gorzej, kiedy przychodzi czas zajęcia się tym zadaniem i teraz zastanawiasz się, jaki to miał być toner. No i to nie sprawia problemu, bo oczywiście możesz zadzwonić, skonsultować się i dowiedzieć. Natomiast kolejną kwestią powstaje cena. Za ile powinienem ją kupić? W jakiej cenie powinienem ją kupić? W którym miejscu? A później, kiedy już ją kupisz, no to zostaje jeszcze montaż, czy to zrobić teraz, czy może dopiero jak ten toner się zupełnie skończy, a gdzie go archiwizować, gdzie go schować itd, i tak dalej, i tak, dalej i tak dalej. Tak więc takie proste zadanie jak kupienie tonera drukarki sprowadza się na masę różnego zadań. Trzeba zdecydować, kiedy się tym zajmiesz, ile czasu ci to zajmie, sprawdzić jaką dokładnie masz drukarkę, jaki toner będzie odpowiedni. Musisz znaleźć odpowiedni sklep, odpowiednią cenę. Zadecydować, czy kiedy paczka do ciebie dotrze, to zadecydujesz go od razu, czy lepiej później, czy będzie czekał w odpowiednim miejscu. Oczywiście, finalnie musisz też dokonać takiego zamówienia. No i oczywiście, zamontować bezpośrednio później to w drukarce. Takie planowanie zadań w listach to do lub w kalendarzu robiło też bardzo dobrze dla mojej głowy. Moja głowa jest bardzo zabawna i myślę, że większość mózgów funkcjonuje w bardzo ciekawy sposób, ponieważ nasz mózg odbiera uczucie nagrody. Czy też takiej pełnej satysfakcji w momencie, w którym wykonujemy zadanie? Ale jeżeli je wykonamy, to jeszcze nic. Mózg musi mieć poczucie spełnienia, wykonanie zadania, i często to właśnie zaznaczenie wykonane albo skreślenia zadania na liście to do powoduje, że nas mózg odbiera to jako prawdziwą nagrodę. Tak więc, finalnie, po wielu latach przemyśleń, zacząłem korzystać z tej metodologii GTD, o której już o której Ci wspomniałem. Ta metodologia jest o tyle ciekawa, że David Allen zachęca do tego, aby patrzeć na, życie, na swoje życie z perspektywy wysokości. Innymi słowy, planujesz życie i zadania z kilku perspektyw. Ja planuję swoje zadania, w swojej, ja w swojej pracy i w swoim życiu planuję zadania w następujący sposób: planuję dziennie, czyli zadania, które muszę wykonać w danym dniu, tygodniowo, czyli zadania, które powinny zostać wykonane w ciągu najbliższych pięciu dni roboczych, miesięcznie. Rocznie, w perspektywie 5 lat oraz w perspektywie całego życia, czyli co chcę zrobić w moim życiu, jako kto chciałbym być zapamiętany, co chcę robić w moim życiu, z czym chcę być kojarzony tak odgórnie. No i właśnie tego typu planowanie zadań jest, jest bardzo bezpieczne, powoduje, że lepiej człowiek się czuje. Natomiast z tej perspektywy już bardzo krótkiej, czyli na przykład jednego dnia czy najbliższej godziny, staram się patrzeć na swoje życie jak na taką trochę grę. Nie wiem, czy kojarzysz takie gry jak Tower Defense. To są takie gry, w której ty teoretycznie jesteś wieżą na środku planszy i z różnych stron zbliżają się do Ciebie potwory. Oczywiście z tej wieży strażniczej nie możesz doprowadzić do sytuacji, w której te potwory podejdą do, do twojej wieży i zaczną nią niszczyć. W związku z czym atakujesz się z różnej broni. Strzelasz z łuku, z jakiegoś działa itd. itd. I po prostu próbujesz doprowadzić do sytuacji, w której najbliższe. Potwory zostają zniszczone. I faktycznie tak samo staram się sterować w moim życiu, jeżeli chodzi o zadania. Wiem, że różne zadania napływają z lewej strony, z prawej strony, z tyłu i nie do końca mam na nie wpływ, więc staram się rozsądnie atakować w rozsądnym czasie, w taki sposób, aby nie zdążyły mnie zaatakować. W związku z czym planuję z pełną perspektywą czasu i te potwory, które są wielkie i bardzo trudne i bardzo daleko są ode mnie, atakuję już dużo wcześniej. Staram się rozbić na mniejsze czynniki. Jest mi po prostu i łatwiej ubić. Więc tak traktuję swoje zadania. Nie martwię się, jeśli czasem nie uda mi się dokończyć jakiegoś projektu od razu. Po prostu przez jakiś czas skupiam się na jednym ważnym zadaniu, ale w dowolnym momencie mogę wrócić do innego zadania i ponownie wrócić do tamtego. I tutaj jest już właśnie kwestia odpowiedniego planowania danej w Nozbi, o czym zaraz Ci opowiem. Ponadto bardzo ważnym jest dla mnie dbanie o siebie i w tych wszystkich zadaniach. Potrzebuję też odpowiedniego czasu dla siebie, bo jeśli nie będę miał dział, jeśli będę po prostu zmęczony i nie będę w stanie ubijać potworów, no to to wszystko nie ma sensu. Właśnie dlatego staram się też znajdować odpowiedni czas na odpoczynek i po prostu blokować w swoim życiu czas na odpoczynek, nawet bardzo spontaniczny. To niekoniecznie musi być coś bardzo zaplanowanego. To nie musi być tak, że teraz poświęcam 60 minut na oglądanie telewizji ani minuty dłużej. Chodzi bardziej o taki czas, w trakcie którego po prostu odpuszczam. Przy wykonywaniu zadań w połączeniu z GTD, jedną z najważniejszych rzeczy to również dokonywanie takich regularnych przeglądów. Aby ten system działał, musisz często sprawdzać, czy wszystkie zadania są odpowiednio wykonane. No i ja wykonuję takie przeglądy w oczywisty sposób dzienny, czyli weryfikuję, jakie zadania ma wykonywać ten dzień dzisiejszy, oraz tygodniowy, czyli jakie zadania mam do wykonania w tym tygodniu i zawsze planuję dokładnie tak, jak już mówiłem wcześniej, czyli zostawiam sobie zawsze kilka zapasowych godzin czasu. Dzięki czemu, nieważne ile do tego zadania, w związku z tym, nieważne ile do mojego systemu wpadnie nowych zadań, to i tak wiem, że mam jeszcze pewien zapas, zapas czasu. Biorąc pod uwagę tę metodologię GTD, to trzeba ją troszeczkę jeszcze rozszerzyć, ponieważ faktycznie GTD składa się z pięciu podstawowych kroków i Jalen właśnie je proponuje jako taki zdrowy system zarządzania swoim czasem. Po pierwsze, taki pierwszy etap Kolekcjonowanie i tutaj ojej to było dla mnie coś naprawdę niezwykłego. Etap kolekcjonowania to taki czas w twoim życiu, który czasami musisz na to poświęcić dwa czy trzy dni, ale próbujesz wszystkie zanie jakiekolwiek masz w głowie wrzucić w jedno konkretne miejsce, nawet fizyczne. Na moim blogu możesz obejrzeć zdjęcia, jak to wyglądało w moim przypadku. Ale faktycznie starałem się wszystkie możliwe zadania zgromadzić w jedno miejsce. No i na początku wydaje się to, że, że to nie ma sensu i że niektóre te zadania przecież są już zaplanowane. Ale teraz pomyśl, kiedy ostatni raz zaplanowałeś takie rzeczy jak wizyty u rodziny, telefon do babci, wizyty u dentysty, przegląd swojego organizmu, przegląd samochodu, weryfikację ubezpieczenia. Sprawdzić, czy rachunki za prąd przypadkiem nie są zbyt wysokie. Sprawdzić, czy w czynsz jest prawidłowo opłacone. Sprawdzić, co się dzieje z moimi lokatami czy inwestycjami. Zaszczepić psa, czy milion innych rzeczy, które jesteśmy w stanie wykonać. Są takie luźne zadania, które gdzieś tam z tyłu łowy nam ciążą i od dłuższego czasu chcemy je wykonać, tak jak, nie wiem, kupienie nowego kwiatka, czy kupienie kwiatów w żonie, czy wymienienie szafki w kuchni itd., itd. To są rzeczy, których zazwyczaj bardzo mocno nie planujemy, bo są takie oczywiste rzeczy do wykonania, ale ja starałem się właśnie w tym momencie wszystkie w jednym konkretnym miejscu zgromadzić. I to naprawdę poczucie kontroli, które na końcu się pojawiło, jest naprawdę czymś bezcennym. Drugi etap to analiza tych wszystkich zgromadzonych zadań, i w tym zbieraniu chodzi też o to, abyś poświęcił na to bardzo dużo czasu. Prawdopodobnie, jeżeli siądziesz nad kartką papieru i zaczniesz wymieniać zadania, które masz do wykonania to na start będziesz w stanie wymienić 23-30. W książce Getting Things done znajduje się też chyba 4 czy 5 stron samych pytań, które powinieneś sobie zadać. Zadań, które prawdopodobnie są z tyłu twojej głowy. Ich będzie prawdopodobnie kilkaset. I chodzi o to, że w momencie, kiedy zaczniesz je wypisywać, to nie kończyć, tylko pisać dalej. Jeżeli uważasz, że już żadnego zadania nie ma, to poczekaj jeszcze godzinę. Na pewno znajdziesz jeszcze kilka zadań, więc faktycznie w tym etapie zbierania czy kolekcjonowania bierz, będzie ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. No i kolejny etap to analiza. Drugi etap to analiza, i chodzi o to, aby się nie rozpraszać, tylko po prostu zacząć te sprawy porządkować jak najszybciej. I tutaj jest też ta metoda dwóch minut, o której już wspomniałem. Jeśli wykonanie jakich, jakiegoś zadania zajmuje Ci dwie minuty, to po prostu je zrób. Jeżeli to jest cykliczne zadanie, to oczywiście możesz je zapisać. Ciekawym jest również to, że Allen bardzo mocno sugeruje delegowanie zadań. Jeżeli nie musisz czegoś wykonywać, a, jest to odpowiedzialne, a może być za to odpowiedzialna jakaś inna osoba, to deleguj i czekaj, aż to do ciebie wróci. Oczywiście w tym czasie zbierać też mnóstwo śmieci, które po prostu trzeba usunąć, złotylizować i w rozsądny sposób wokół siebie uporządkować. Kolejny aspekt, to właśnie porządkowanie czy też organizowanie zadań w projekty. I projekty są bardzo. Ciekawym elementem, ponieważ z jednej strony taki projekt to zbiór kilku zadań, które trzeba wykonać. No, chociażby wracając do tego przykładu, zakupy tonera do drukarki będą takim projektem: będzie to projekt drukarka, w której mamy rozpisane różne rzeczy krok po kroku, które musimy wykonać. Ale też z drugiej strony to też konteksty. Konteksty to są rodzaje zadań, które wykonujemy w określonym miejscu. Może to być na przykład kontekst praca. Albo rodzina, albo zadz zadzwoń, albo zaplanuj. Więc różne zadania w różnych projektach, albo całe projekty mogą mieć różne konteksty. Ja na przykład bardzo często korzystam z kontekstu e, zadzwoń. W różnych zadaniach nadaję, w różnych projektach, różnym zadaniom nadaję kontekst zadzwoń i kiedy nagle wypada mi pół godziny, nie wiem, nagle muszę przetransportować się zbyt Bydgoszczy do Torunia samochodem i w tym czasie nie za bardzo mam co robić, to po prostu uruchamiam Nozbi, wchodzę w odpowiedni kontekst, zadzwoń, i wykonuję kolejne zadania, które są tutaj na liście. To pozwala mi większe projekty, właśnie, popychać troszeczkę do przodu. Później, to oczywiście czas też na pewne zadania, które tak naprawdę nie są zadaniami, które chcesz wykonywać. Każdy z nas ma mnóstwo świetnych pomysłów i mnóstwo rzeczy, którymi bardzo chciałby się zająć. Ja na przykład kiedyś. Bardzo chciałbym się zająć grom na instrumencie. Mam totalny brak słuchu, słoń nadusił mi na ucho, i, i jestem prawie głuchy i nie potrafię grać na żadnym instrumencie, mimo że kilka lat już próbowałem się tego nauczyć. Natomiast w dalszym ciągu jest to projekt, który tkwi w mojej głowie. Natomiast na dzień dzisiejszy poszedł on do miejsca może kiedyś, może potem, jako zadanie, które nie jest w żaden sposób w moim priorytecie. Nie chcę się tym zajmować tak naprawdę. To jest coś. To, o czym zawsze myślałem i poświęcałem na to zasoby, żeby zaplanować, jak to fajnie byłoby kupić gitarę, ale w praktyce nigdy nie chciałem tym nic zrobić. Więc po prostu ten projekt w głowie już zamknąłem. Prawdopodobnie, muszę się z tym pogodzić, nigdy nie nauczę się grać się na instrumencie. Później to. Kolejnym etapem w GTD jest przegląd. I o tym już wspomniałem. Bardzo ważne jest wykonywanie przeglądów tygodniowych, dniowych, miesięcznych, pięcioletnich, ale również takie, w ramach takich przeglądów rocznych. Na przykład staram się zawsze zrobić sobie taką krótką sesję ponownego analizowania i gromadzenia. Czyli ponowny raz staram się zastanawiać, czy przypadkiem nie zostały jakieś zadania w mojej głowie, czy nie mogę ich przekazać do systemu. I później. Rok czwarty to już takie proste, wydaje się po tym wszystkim, czyli po prostu realizacja. Chodzi o to, aby dokładnie wykonywać swoje plany, aby dokładnie wykonywać swoje zadania w odpowiednim czasie. Czyli GTD tak naprawdę sprowadza się do takich pięciu kroków. Po pierwsze, do kolekcjonowania zadań. Je możesz wykonywać raz w roku, tak jak ja, ale to oczywiście każdego dnia wrzucać zadania do swojej skrzynki odbiorczej w odpowiednie miejsce. Po drugie, analiza, czyli zastanawianie się, czy te konkretne zadania trzeba wykonać teraz. Czy można je zaplanować, czy można je delegować, czy można z tym zadaniem zrobić cokolwiek innego? Oczywiście, odpowiednie porządkowanie tych zadań, czyli przypisywanie do określonych projektów, a później kontekstów, regularny przegląd zadań, czyli weryfikacja tego, czy wszystkie zadania są odpowiednio zaplanowane oraz realizacja. Nozbi, czyli program, z którego korzystam do planowania zadań, do takiej zwiększonej produktywności, daje też jedną bardzo ciekawą funkcjonalność. Daje też możliwość określania, ile dane zadanie zajmie nam czasu. Wtedy, kiedy planujemy sobie dziennie i tygodniowo, w nozbi zobaczymy też taką krótką informację. Na dzisiaj masz zaplanowane 26 zadań, które zajmą Ci 37 godzin. Oczywiście to niemożliwe. To oznacza, że źle zaplanowałem dany dzień, no i muszę po prostu go dokładnie przeanalizować i pewne zadania. Rozdelegować czy zmodyfikować swój dzień pracy, bo nie będę w stanie tych wszystkich zdolnie wykonać. W opisie do tego podcastu znajdziesz oczywiście odnośniki do artykułów o GTD, artykuł o Nozbi. Znajdziesz też artykuł o sześciu biznesowych książkach, które, które warto przeczytać. Tam też sporo mówi o GTD i o samym, samym Nozbi. Oprócz tego zachęcam Cię też do po prostu spróbowania tej aplikacji. Sprawdź, czy Nozbi jest dla Ciebie. Sprawdź, czy ten, czy ten sposób zarządzania czasem. Jest dla Ciebie, a dzięki temu myślę, że zaczniesz dużo lepiej pracować, dużo bardziej produktywnie i efektywnie, a przez co zyskasz dużo więcej wolnego czasu na realizację swoich własnych zadań, celów, pasji, zainteresowań, czy czego tylko będziesz chciał. Mam nadzieję, że wdrożenie takiego odpowiedniego systemu zarządzania sobą w czasie spowoduje, że będziesz miał bardzo dużo wolnego czasu wszystkiego najlepszego. Dzięki za wysłanie tego podcastu. Jeżeli uznasz to za słuszne, możesz go ocenić w iTunesie, to bardzo mi pomoże. Pamiętaj też, aby wpaść na mojego bloga, zapisać się na newsletter, ponieważ tam pojawiają się takie najciekawsze informacje. Cześć, do zobaczenia, do usłyszenia, pa!